Dzień dobry, poniedziałku, bądź tak łaskawy i zwróć mi słońce, bo wstałem dzisiaj wcześnie rano, gdzieś koło 6, może parę minut przed 6 i miałem taki ambitny plan napisać recenzję, napisałem, co obejrzeć PL, wchodzimy, Kiss Me First, serial Netflixa, potem napisać newsletter, napisałem, potem odpisać na kilkanaście maili, odpisałem i miałem to wszystko zrobić do godziny 10 i się wyrobiłem. No ale pogoda płata mi figle. Niedobrze. Niedobrze, ale nie poddaję się, bo wiatry są niezbadane. A więc jadę. Niestety pogoda nic a nic się nie poprawia, ale już jestem prawie na miejscu, także coś muszę wymyślić, aby się nie nudzić. W każdym bądź razie mało audiobooka na słuchaweczkach, także nie jest źle, na pewno się nudzić nie będę, ale coś jeszcze wymyślę. Swoją drogą, jeśli chodzi o audiobooka, Michael Port, Book Yourself Solid, bardzo solidna książka, jeśli chodzi o wiedzę i budowanie marki społecznej w internecie i nie tylko, także polecam, naprawdę duża dawka wiedzy. Już kończę, jak widać. Tytuł to tak naprawdę nie tylko jak sprzedać książkę, ale od tego tak wychodzimy, z takiego założenia i cały ten ekosystem, budowanie strony, na co zwracać uwagę na SEO, jak prezentować swój wizerunek, co przedstawiać na stronie, aby zachęcać potencjalnych kupujących i wiele tak naprawdę ciekawych trików, tipsów. No, że tak powiem, bardzo ciekawa książka i rzeczywiście mogę Wam ją z całego serca polecić. A ja idę dalej. Tam osoby co bardziej leniwe czekają na autobus, a ja cóż, uderzam z buta, bo pójdę na nogach do centrum, mam jeszcze tam sprawę do załatwienia jedną i tak to wygląda. Trochę popadało, ale nikt nie jest z cukru, nikt się nie rozpuścił, także jest dobrze, dzień całkiem udany, chmury się rozgoniły. Parę osób do mnie napisało i mówi, że o Marcin, ty to masz fajnie, nic nie robisz, tylko na plaży siedzisz. Pamiętaj, ty tam po drugiej stronie, że widzisz tylko ułamek tego, co pokazuje na Insta Story, czy też we vlogu. To nie jest tak ładnie i pięknie, jak każdemu się wydaje, że człowiek nic nie robi, tylko siedzi cały czas na plaży. Nie, tak jak dzisiaj rano wspomniałem, wstałem bardzo wcześnie, bo przed 6 i najzwyczajniej na świecie zacząłem pracować, tak? Pracować tylko po to i wyłącznie, aby przed godziną 10, po godzinie 10 wyjść z domu i właśnie udać się na tą plażę, gdzie wszyscy widzą i myślę sobie, że to życie jest takie super fajne i w ogóle. Mamy godzinę już późne popołudniowe i wróciłem, także na szybko szałam sobie obiadek i co robię? I znowu siadam właśnie do kompa, aby znowu popracować, także to nie jest tak różowe, jak się każdemu wydaje. Pamiętajcie, że zawsze jest druga strona medalu.
jest świat piękny, który zazwyczaj pokazujemy i w który łatwo jest nam wierzyć, ale jest też świat drugi, który niestety jest ciężką pracą. Tak to niestety wygląda. No, tak wygląda. Planując dzień jutrzejszy, u mnie bardzo ważna jest pogoda, a więc zerknijmy sobie na pogodę, jaka jutro będzie. Patrzymy i jutro będzie 24 stopnie. A to znaczy, przynajmniej dla mnie, że wiem, że jutro będę cały dzień po prostu zajęty pracą. Bez żadnych filmów, seriali i tym podobnych rzeczy. Czasami tam social media, wiadomo. Bez tego żyć się nie da, jestem uzależniony. Ale jeszcze całe szczęście nie ma klubów od uzależnień od social mediów, a może są. Nieważne, w każdym bądź razie jutro jest dzień wtorek i będzie work, work, work i jeszcze raz work. Zanim się dzisiaj pożegnamy, mam do ciebie jedno takie bardzo istotne pytanie. Chciałbym, abyś sam sobie szczerze odpowiedział, ile tak naprawdę pracujesz w pracy, gdy pracujesz 8 godzin. Zastanów się dobrze i przemyśl tą swoją odpowiedź. Chciałbym, żebyś napisał to w komentarzu. Bo ja pracując w swojej pracy na etacie, pracując niby 8 godzin, tak naprawdę te 8 godzin nie było wypełnione zawsze 8-godzinnym trybem pracy, tylko czasami to były 4 godziny, czasami to były 2 godziny, a czasami to było normalnie 8 godzin, przychodziło się do pracy i nie było czasu zjeść. Także bardzo chciałbym, abyś napisał w komentarzu właśnie, jak to u ciebie wygląda, czy jak przychodzisz do pracy, to siadasz i masz 8 godzin work, 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 czy po prostu siadasz 2 godzinki, potem przerwa, pół godzinki kawka, tu idziemy gdzieś na jakieś bajdurzenie i tak dalej, i tak dalej, tu gdzieś jakiś social media się sprawdzi, tu gdzieś jakiegoś snapika się puści, no i robi się z 8 godzin nagle 5 godzin stricte czystej pracy. Także napisz to w komentarzu, jestem bardzo ciekawy, jak to u ciebie wygląda. Więc na dzisiaj to było na tyle, co przygotowałem, dziękuję bardzo za uwagę. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij w dzwonek, niech zadzwoni, niech ci przypomina o nowych wideo. Także do zobaczenia, jak zawsze w następnym wideo. Trzymajcie się ciepło, cześć!